cicho, ważna tak, sprawa. Ja Tomek załatwia zakup nowego kłada, a cebula na sprzedaż. I wtedy właśnie dogadują. No bo mówię, myślałem, że to jest września, bo to może źle spojrzałem na ogłoszenie. No to jednak kawałek. No kawałek będę miał, nie? No bo jestem z Kujawsko-Pomorskiego, to okolice Torunia, Bydgoszczy. Ale numery. Nie? No ale dobra. Wszystko się dzieje. Normalnie na bieżąco. No, przemyślę to i będę. Ja nie wiedziałem. No. Dobra, dziękuję. Dobra, nie ma problemów. Dziękuję bardzo. No na razie. To jest model. Co tam, Tomek? Słyszałem, że coś się święci. Ale jest mocny, nie? Ale co? Polaris. Coś ty. Ale po swapie na KTM 690. Co ty, swapa kupujesz? Ile pieniędzy? 19900. Zarejestrowany? Zarejestrowany. Czyli co to jest? To jest Polaris. No. Ale tam jest włożony silnik od KTM 690 RFR. Ty to będziesz miał lepszy niż ja. Pokaż go. Pokaż zdjęcie. Ty, no będziesz miał lepszy sprzęt niż ja. A dasz się gonąć? Jeszcze nie wiem, czy to kupię. I zależy, ile mi da za cebula. A to jest handlarz? No tam ma 4, nie? Ale mówi to, on jeździ też, nie? Aha. Mówi, że na czwórce staje na koło, nie? Coś ty. 6 biegów na czwórce staje na koło. Kurde, opie. Kiedy będzie wiadomo? Muszę wysłać mu zdjęcia tego dziada. No i zrobić dziada, nie? Aha. No jestem ciekawy. A co, Klaudia ci pozwoli dopłacić? Nie powiem. Co? Nie powiem. Nie powiesz, że trzeba dopłacać? Powiem, że tak, w rozliczeniu. W rozliczeniu? Mam tam skarbonce jakieś drobne. Aha. Kurde, słuchajcie, no tego nie, to... No, dzwoniłem do gościa, nie? Tego nie wiedziałem, nie? Że takie wiesz, rzeczy mówi, tu się dzieją. Wiesz, mówi, że może w rozliczeniu, ale bym musiał... Wiesz, słuchajcie, no to czekajcie na mówi, rozwój nie? wydarzeń. Wiesz, no tam, wiesz, nie ścieję miał tam mówić, co było porobione i w ogóle, nie? Mówi, że ma drugi silnik, jakbym chciał, bo on kupił też drugi silnik tam z zatartą korbą. Wszystko dogadują. Też może go ten kulnąć, nie? Wiesz, mówi, no tylko mówię... Może no, jeszcze w tym roku nie? załatwimy temat. Wiesz, też musi śledzić liksy, bo mówi, że... Mówi, no, też nie wiem, czy daleko trzeba będzie pojechać, czy nie. 500, nie? Mówi, no to wygoryduje się, jaka cena jest, nie? No pozdrawiamy sprzedawcę, wiesz, żeby się wszystko właśnie, udało. Ty, ja myślałem, że to września. KTM 690 w... No. A to źle musiałem spojrzeć. W czym? Kurde, no, aż nie wierzę. W Kanamie. Nie, Polarisie. Kurde, w Polarisie? To będzie... To będzie czad po prostu. To się będzie działo. Widziałem, że wygląda. Jak Kuba do takiego dosiądzie, to normalnie szok będzie. To Tomek mówi, że z czwórki na koło daje. No zobaczymy ty, no wiesz, jak mówił, no nie wiem ile w tym prawdę ci wiesz, tylko chwalił sprzedany, mówi, że z czwórki to na koło idzie, nie? No bo mówi, że nie chciał właśnie na, wiesz, na wtrysku, mówi, prostszy jest gaśnik, nie? Ale to jest wtrysk. Nie, to jest gaśnik. Ten KTM? Tak. Aha, to przez to taka cena niska. Jeszcze raz? Czyli nie będzie miał Tomek lepszego niż Blacku. Jesteś? Nadzieja. Ale ty, Polaris. Bo coś przerywa. Teraz Tomek dogaduje z Bieniasem wszystko. O, dobra, ty... Ja z garażem źle trafiliśmy, ale z składem dla Tomka... Ale mogłeś się spytać, czy jest wysoki, czy niski. Czy na muldach ci nie będzie stawał? Dobra. Na kolejna, znaczy. Ty, no my jedziemy po... Muldy? To znaczy po samochód, nie? Będziemy robić. Niesamowite po prostu, słuchajcie. Jeszcze rok się nie skończył, a tutaj takie sensacje. No ładnie to wyglądało. Rejestrowany, tak samo jak cebula, że samochodowy inny. Tylko spytaj się, czy jest jeszcze niski, ale w ogóle powiem ci, no to ile to koni może mieć? Z 6 dych? Będzie miało, co? Czy mniej? Nie ma tu napisane. Nie wiem, nie znam tych silników, czyli to stary silnik KTM jest jeszcze na gaźniku. Jakiś to jest gaźnik jakiś FCR 41 rozwiercony jest, nie? Aha, no to nic mi to nie mówi, czyli trochę... Czyli mocniejszy jest. Ale jakiś... trochę kombinowany, nie? Byku, trochę kombinowany. Słuchaj, a daleko to trzeba jechać po tego układa? Daleko. Ile? Pomorskie 205 km. No to daleko. Po tego Lucky Stara jechaliśmy dalej.
bo to jeszcze z miejscówki jechaliśmy. Jak dogadasz, to jeszcze w tym roku? To za, no za Lęborkiem kawałek. To w tym roku jedziemy? Nie wiem, zobaczymy. Nie, bo w tym to mamy tylko jeszcze 3 dni. Ale dasz radę. No pewnie, że tam. Jak myślisz, ile ci da za Lucky Stara? Nie mam pojęcia. Jakby dał 14 i byś dopłacił 4? Nie, on 19, on chce 20 i mówi, że nie zejdzie, nie? Nie zejdzie, no to by musiał dać 15. No bo 15. Nie ma, mówi, że nie ma na OLX w takim słabie. Co najmniej 15 by musiał dać. Słuchajcie, no to co, trzymajcie kciuki, Tomek, ty już widzę, że już jeździsz nim. Nie no, patrz jak tu jechać. Aha, jak tu jechać? A lawetą po niego pojedziemy, czy jak? No właśnie nie wiem. Lawetą. Czy przyczepkę pożyczymy? Jeszcze nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Słuchajcie, no to następny odcinek będzie wymiana Lucky Stara na Polarisa z silnikiem KTM. 690 na gaźniku, przewiercony gaźnik, jakiś tam numer Tomek podał, nie znam się tak na gaźnikach. A opony masz osowe czy... Nie, terenowe. Terenowe. A ile ma przebiegu? Nie pytałem. Nie pytałeś. O, to jest ważne. Dobra, słuchajcie, no to czekajcie na odcinek z zakupu, z wymiany. Tomek robi cebulę na naszym pięknym garażu. No i będzie się działo. Elo, nara, hejos. Nara. 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 Przyszły właściciel KTM-a, Duke'a 690 w budzie Polarisa. Ten nawet nie wie z wrażenia, gdzie my tutaj przyjechaliśmy. Ale spoko, słuchajcie, będzie dobrze. Będzie dobrze. A co cię tak podnieciło, żeby to robić? No ale co? Zobaczyłeś zdjęcie czy ogłoszenie? Ładny jest. Czy ci Jerry wysłał? Wysłał mi, ale ja już go też widziałem wcześniej. Aha, aha. Ja mówię, to powiedz, że to do Black Opsu idzie, to może ci tani wyczaruje. Słyszysz? Słyszę, słyszę. No. Dobra, to już teraz kończymy. Nara, hejos, piona, Tomek. Będę cię tutaj podpierał, wspierał w tym, co chcesz zrobić. Ja na OLX-a, cebuli. Nie, do handlarza robimy zdjęcia. Dzisiaj ma podjąć decyzję, ile da nam za tego pięknego Lucky Stara w swapie CB500 z wymienionym sprzęgłem, z nowym napędem, z fajnym bumperem z przodu. Tomek robi foty. Z pięknym dominatorem. No i z pięknym grabbarem, który nigdy nie pęka i się nie gnie. No i nowe opony. Jestem ciekaw. Tomek, ja trzymam za ciebie kciuki. Żeby dobre pieniądze dostać. Jedynie co jest plastik to złamany i nie ma tego szkiełka na kierunkowskaz. A tak to jest pełny, kompletny. Wszystko pali, jeździ, fruwa, skacze. Na złotym łańcuchu taka cebula. To słuchajcie, czekajcie na odcinek z wymianą, jeżeli dojdzie do skutku. Piękne zdjęcia. Nie no, on na pewno to weźmie. Tylko wyślij mu na ten, na WhatsAppa. Bo na SMS-a to się nie będzie chciał kupić. No i w pięknej okleinie, tak? Ile dałeś za okleinę? 1000? 1500, nie? Nie, 950. 950. Brokatowan? Brokatowy. No to jest tylko jedynie wada. Ale to od początku, nie? Właściciel, który sprzedawał, jego pracownik nam zniszczył. No. No to pa, cebula. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.